Cześć, dzisiaj taki trochę nieplanowany odcinek, tak na szybko, bo dzisiaj sobie sprawdzałem kondycję swoich dysków twardych w komputerze. Chciałem wam pokazać, jak to zrobić, żeby być przygotowanym nawet na najgorsze, bo jak wiemy, w jakim są stanie nasze dyski twarde, możemy zaplanować, zawczasu zmienić, przegrać informacje i mieć je bezpieczne. Więc przechodzimy do komputera. Okej, widzicie mój pulpit, uruchamiam sobie program tu diagnostyczny do dysków twardych. Crystal Disk Info. Tak, Crystal Disk Info się nazywa ten program. Tak, ściągnąłem jakiś pierwszy, lepszy, który miał dobrą opinię w internecie na dobre programy chyba, czy instalki, już nie pamiętam, który gdzie ściągałem. Samsung jest ok, SSD. Drugi HDD jest ok, 250. Z trzecim 500 jest jakiś problem, już jest zużyty. Zainstalowałem głównie ten program z powodu tego dysku, bo miałem problemy już z odzyskaniem danych z niego. Ale po 8 latach tam 9 mógł się już złożyć. Szkoda, bo chciałem, żeby trochę jeszcze podziałał, pofunkcjonował. Może go jeszcze jakoś się da odratować. Może jest jakiś na to sposób. Ale to już w innym materiale zobaczę po kminie. Jak widzicie, o dyski trzeba dbać, więc ja sobie osobiście zainstalowałem jeszcze dodatkowo program od Samsunga do dysków SSD. Do tej pory ten dysk chodził bez tego programu. Prosty, fajny program, który ma dużo opcji, który umożliwia aktualizację sterowników bezpośrednio programowania na dysku twardym. Tak, tam jest jakiś soft wgrany. I tu mam różne testy, można się testować. Dopiero ten program poznaję, nie będę się na temat niego wypowiadał, ale jest wskazane, żeby takie programy instalować do każdego dysku, które się jakby dbają o kondycję tego dysku naszego SSD. Oczywiście dysków SSD nie formatujemy, bo w ten sposób obniżamy ich żywotność. Sami na własne życzenie obniżamy sobie żywotność takich dysków. To jest zupełnie już inna technologia, to już jest niewymagane, wręcz niezalecane. Okej, takie krótkie podsumowanie, czyli nie defragmentujemy dysków. Defragmentacja to jest porządkowanie dysków, opcja, ale do dysków HDD. Tam była konieczna, na dyskach SSD nie, bo wręcz przeciwnie, szkodzimy takim dyskom, skracamy ich żywotność. Tak, to jest niepotrzebne, bo na innej zasadzie są zapisywane nasze dane i odczytywane przez takie dyski SSD. To jest zupełnie inna technologia, więc defragmentujemy tylko HDD-ki, by je przyspieszyć, ich działanie, te pliki, żeby sprawnie to wszystko chodziło, komputer nie mulił. Jak chcecie o defragmentacji, zrobię odcinek, wytłumaczę, jak to działa, bo wielu z was pewnie już miało dyski SSD od początku w swoich komputerach, bo myślę, że mam młodszą widownię. Ale myślę, że warto było też ten temat poruszyć, bo teraz można HDD-ka też kupić i warto robić tę defragmentację cyklicznie co jakiś czas. Ja potrafiłem to robić raz w tygodniu. Na razie nie przedłużam, zostaw łapę, zasubskrybuj, napisz komentarz, co o tym sądzisz. Może masz jakieś swoje metody sprawdzania dysków, czy odratowywania dysków, bo widzisz, ja mam po prostu uszkodzony jeden, może się da go jakoś odratować, to napisz mi w komentarzu. Na razie, cześć, pa!